Ja jestem Conchita. A ja Dolores. Jesteśmy siostrami i prowadzimy taki sobie salonik. Jedynym bastionem wysokiej kultury, o głębokich tradycjach, w szerokiej ofercie, wraz z ogromnym poparciem wśród ludu pracującego, był salon prowadzony na zasadach spółki z OO przez dwie znane w całych Stanach siostry. Salon Sani otworzyliśmy dlatego, żeby otworzyć ludziom miejsca pracy. Właścicielki lokalu przystosowiły biedne sieroty. Suzie, Scarlett, Fanny, Betty, Boris, Coco, Ginę, Mimi, słodką Fifi, błokające się po prerii, dały im wik i opierunek. Na co dzień pracuję w salonie w Mszanie, jestem dziewczyną do towarzystwa. Na co dzień pracuję w Związku Harcerstwa Polskiego, jestem pełnomocnikiem komendanta Śląskiej Chorągwi do spraw zagranicznych, a również prowadzę Mszanie, harcerski klub podróżnika Róża Wiatrów. Najbardziej lubię korzystać z usług salonu i najchętniej spędzam czas na kąpieli w salonie. Jestem bardzo dobrze obsługiwany przez panienki w tym salonie, to pozwala się odprężyć. Z kąpieli zaś na górze często korzystał brodaty Roy, który potajemnie kochał się w Dolores. Wieczorami odbywały się tam odjazdowe imprezy. Nazywają mnie Szybidajapa. Co najgorszego to ja, gwałty, rozboje, kradzieże. To jest moja specjalność i łupy do sakwy i rura, wiesz, nas nie ma. Ja jestem starą pierdołą, korzystam z łupów, które banda zdobędzie, piję piwo. No i później ucieczka. Na mnie mówią zdrowa kobyła. Ja zawsze towarzyszę moim kompanom i pomagam w każdej trudnej sytuacji. Kiedy trzeba, to się razem bawimy, kiedy trzeba, to razem grabimy, a kiedy trzeba, to razem pijemy. Do codu wpadają dzielni wojownicy z zastępu zwiadowców. Szepita Japa, stara pierdoła i śliczna Indianka zdrowa kobyła, którzy trzymali w dłoni skalp bladej twarzy. Prawdopodobnie o nordyckich rysach. Mamy go dając za dowaty kręt. Zawsze jak coś trzeba odstrzelić, zawsze pudłuje. Nie trafią, nawet łupów nie umie zebrać, bo zawsze się mijam z celem. Szef na mnie zawsze krzyczy, ale no niestety. Jakoś sobie zawsze z nimi muszę dawać radę. Szczęściarz Al wypłukał w małym strumyczku kawałek złota. Lever Frank za roga powalił go jednym strzałem. Zobaczył to wszystko zezowaty Ken. Ale jak zwykle chybił. Nakręciliśmy western z tego powodu, że była to taka kolejna inicjatywa, w zasadzie pomysł na dobrą zabawę. Ponieważ robiliśmy już wiele różnych ciekawych takich, wydaje nam się przynajmniej, inscenizacji, począwszy od pokazania naszej historii, jak powstaliśmy, a teraz wróciliśmy jakby do swoich marzeń, bo przecież Dziki Zachód to są marzenia chyba wszystkich nas tutaj uczestniczących w tej zabawie. W regularnych bitwach raz zwyciężali żołnierze, a raz Indianie. Raz żołnierze, a raz Indianie. A raz był rozej. Obcych sąsiednich wiosek się tu garną wszyscy i wszyscy chętnie by chcieli brać udział, ale dla wszystkich miejsca nie wystarcza w takich imprezach. No ale co jest możliwe, to się przybiera i zawsze jest wesoło. Nóg rządzącego osła, wielkie ciebie. W szkole dzieci wypytują nas o to, jak tam było, w ogóle jak to jest, by grać w filmie. Występuję w tym filmie, bo chciałem być aktorem. Starszyzna plemienia codziennym zwyczajem zasiadała w kręgu ognia, by oddać się rozkoszy, woni, fajki pokoju. Pozostali przekazywali dzieciom dziedzictwo kulturowe, związane z codzienną egzystencją.
Gibka gazela z ziaren kukurydzy przygotowywała indiańskie przysmaki. Dzieci bawiły się w bojowniku. Ich waleczność była ogólnie znana. Ani przez myśl nie przyszło, że kiedyś będę grał w takich rolach filmowych. Po prostu tu nie ma żadnych przygotowań. Zaczynamy grać, to musi dobrze wyjść. I nie ma tam jakiegoś wymuszonego aktorstwa. To po prostu aktorstwo, można powiedzieć, takie wrodzone. Zadzwonił i zapytał, czy się tego podejmujemy, czy będziemy w stanie uwiecznić jego pomysł. Ja mówię, że nie ma problemu, że mamy trzy bardzo porządne kamery i jesteśmy w stanie to zarejestrować. Nie myśleliśmy w ogóle o tym, że będzie to tak rozreklamowane później i że tyle osób z Mszany weźmie w tym wszystkim udział i że to będzie tak bogato scenograficznie i oświetlone i wyreżyserowane. Spokojnie, czcząc swych bogów, szanując prawa i świętość kręgu ognia. Jednak gdy padło państwo wielkomorawskie, a ogromne grody gołężyków zostały zniszczone, nasi przodkowie na Odry przenieśli się na Przodrówkę i założyli osadę na Bożej Górze. W zeszłym roku żeśmy Tatarów grali. Też było coś wspaniałego. W strojach, z lancami żeśmy jeździli. Grałam młodą chłopkę, która zaopiekowała się Tatarem. W tym czasie grałam również agentkę Skali, grałam także panią redaktor Dajanę Harczek z telewizji Zgrzyt.